Cześć, nazywam się Tymek Puchacz, grałem w Lechu w latach 2013-2021. Zaczęło się w Kociulach, czyli w mojej miejscowości rodzinnej pod Świebodzinem. Myślę, że Świebodzin już mniej więcej ludzie kojarzą z racji tego, że jestem ten pomnik Chrystusa Króla. No i tak jak właśnie przed chwilą to rozmawialiśmy, że zaczęło się to pierwsze w ogóle flashbacki, jakie mam z kiedykolwiek, 3 lata, jak miałem, czy 4, to jest to z piłką gdzieś na boisku z kolegami albo na meczach taty z mamą tego aż tak nie pamiętam, tylko ze zdjęć. Ale no generalnie to zaczęło się po prostu od piłki, od kiedy zostałem świadomym chłopcem małym, to już chciałem, tylko zawsze było jedno, że chcę być piłkarzem. I ja zacząłem właśnie w Chociulach, w Świebodzinie. Tam od 7 roku życia byłem w szkółce Pogoni. Najdłużej trenował mnie mój tata razem z moim wujkiem, Mietkiem Mierzwą, z którym mam kontakt do dzisiaj bardzo dobry. To jest też, nasi rodzice się przyjaźnią i często się spotykamy, więc oni mnie najdłużej prowadzili w Pogoni, aż w kadrach wojewódzkich trafiłem w kadrach wojewódzkich na drużynę z Wielkopolski w grupie i tam trenerzy i też trener Jarosz zauważył jakiś tam potencjał we mnie. Było kilka klubów do wyboru, bo Zagłębie, była Legia, był Lech, ale ja zawsze byłem, mówię, no. Na początku najbardziej tam zdeterminowana była, z tego co pamiętam, Legia, bo ja też tam byłem nawet na testach, ale fajnie się złożyło, bo nie założyłem nigdy tam koszulki, bo tam, wiesz co, nie mieli sprzętu. Dla mnie, ja trenowałem w swoim sprzęcie i nie założyłem nigdy koszulki, więc to jest, działa na mój plus. No bo jednak wiedziałem, jak byłem mniejszy, że miłość do klubu to jedno, ale ja jestem piłkarzem i będę musiał iść ścieżką rozwoju taką, która będzie najlepiej, że to będzie po prostu najlepsze dla mnie. A Lech wtedy był taki tylko troszkę zainteresowany, ale z kolei kiedy zobaczyli, że byłem na testach w Legii, to byli już bardziej zdeterminowani. No i kiedy już odezwali się oni, no to ja już nie miałem wątpliwości, że chcę trafić do Lecha, bo jasne, ja byłem zawsze od początku kibicem Lecha, od małego, ale ta moja miłość do Lecha to ona jakby się budowała na przestrzeni tych lat, kiedy ja już w tym klubie byłem, bo ciężko chłopakowi, uważam tak, że ciężko zrozumieć tą miłość do Lecha chłopakowi z innego regionu, bo to nie jest to samo. Tak naprawdę tej miłości nauczyłem w internacie, kiedy poznałem Skrzypę. Tak naprawdę Skrzypa mi opowiedział wszystko o tym klubie, o kibicach, o wszystkim, pokazywał mi to, więc jakby przyjaciół poznałem związanych z Lechem i jakby ta miłość rosła, nie? To nie jest tak, że za dzieciaka sobie ubzdurałem, że ten, wiadomo, to był ulubiony klub, ale kiedy trafiłem do internatu, zacząłem grać pierwsze mecze, zdobywać pierwsze bramki, trafiłem do pierwszej drużyny, no to wtedy tak rosło. Mój tata był piłkarzem, nawet kiedyś trener Adam Topolski, który trenuje teraz w Stargardzie, chciał go ściągnąć do Lecha. I tata tam wtedy nie przeszedł finalnie, bo poznał mamę i tam też babcia nie chciała, żeby odchodził, to inne czasy trochę były. Ale no, ale tata też miał trafić do Lecha. Od małego chodziłem na mecze taty i tata też bardzo chciał, żebym ja został piłkarzem, ale ja chyba chciałem jeszcze bardziej, więc to super w ogóle razem się zgrywało. No był taki okres, że z tatą zahaczałem dosłownie po 3-4 treningi, bo trenowałem, bo on trenował starszy rocznik, mój wujek Mietek trenował mój, to ja trenowałem swoim, w taty. I mój tata trenował jeszcze drużynę seniorów w Świebodzinie i też mnie zabierał, gdzie miałem typowo 10-11 lat, nie? No i po prostu kazał mi tam bardzo szybko grać piłką, nie? Żeby nie kiwać, bo tam się będą starsi chłopacy wkurzać. Ale ja też czasami tam kiwałem się, nie? Bo ja, to moja natura jest dribbling. Ale generalnie tam uczyłem się takiego, grałem szybko piłką, wychodzenia daj, idź i fajnie, pamiętam, to mega czasy po prostu, takie najbardziej beztroskie, gdzie tylko trenowałem po 3 razy dziennie, chodziłem do szkoły, miałem wszystko gdzieś i trenowałem sobie razem gdzieś tam z tatą, ale już pamiętam, że na tyle byłem kumaty, że widziałem, że wiesz, że ci tam starsi chłopacy, że oni byli w szoku, nie? Że wiesz, tak wygląda na treningu, bo
Bo no to miałem taki moment właśnie jak miałem 11-12 lat, że było widać, że coś może ze mnie wyrosnąć i tam na tych pierwszych treningach to pokazywałem i no fajne czasy, fajne czasy. Każdy bym chciał wrócić, tak sobie potrenować i mieć wszystko gdzieś, to jest super, bo będzie szczerze, nie? Takie granie za mało lata. Nasi rodzice Andrzej i Mirek grali razem w Pogoni z przodu na 9-10 i Mirek przedłużał, a głową, a Andrzej szedł na piłę. Taki duet napastników tworzyli, więc razem grali w piłkę. I spotykali się naturalnie, nasze mamy się poznały i potem spotykaliśmy się często z Tomkiem właśnie na podwórkach, często grałem w piłkę. Jak przyjeżdżałem do niego do domu, już był trochę starszy, to pokazywał mi powołania swoje. Tam kiedyś takie były, wiesz, wydrukowane normalnie powołania na młodzieżówki. Że on grał już wtedy w Lechu Poznań, też potem, jak był trochę starszy, no jak byliśmy młodsi, to wiadomo, grał w UKP, Zielona Góra. Ja też przez UKP przychodziłem, bo nie wspomniałem wcześniej o tym. Byłem rok tam. No, ale tak, z Tomkiem od dzieciństwa, od dzieciaka się znamy. Teraz też przed chwilą razem do klubu przyszliśmy, bo Tomek wrócił tutaj do Polski przed kadrą. No i jeszcze właśnie z Lubuskiego Juziu, nie? Gdzie z Juziem się poznałem na turniejach. Bo Juziu grał z Bąszynku, ma mały grubasek taki, Messi miał ksywę, bo Juziu to był taki pierwszy gość, do którego ja w ogóle aspirowałem, żeby być taki jak on, nie? Bo on był super najlepszy, naprawdę, grał wiesz, kiwał, strzelał, taki koń mały i właśnie on grał z Bąszynku, ja w Pogoni na turniejach halowych, czy tam na takich otwartych jakichś się mijaliśmy. I też tam nasi rodzice się znali, więc potem też razem na kadrze województwa, więc z Juziem też się bardzo szybko poznałem. I to był taki pierwszy zawodnik z otoczenia, na którym się trochę wzorowałem, nie? Więc Juziowi zawsze to powtarzam. Lech Poznań, Polonia Warszawa 2-0. Elna Rengifo dwa razy. Raz tak, na pewno jedna bramka jest taka, że jest chyba z kozłem. I tak uderzył po długim, tak nad Przyrowskim. I ona tak padła mu za kołnierz, trochę nad Przyrowskim. To w ogóle w pierwszym 15 minut padły dwie bramki. W ogóle siedziałem naprzeciwko kotła, tak w rogu trochę. No, to był pierwszy mój mecz, no. Fajnie było. I wtedy już pomyślałeś sobie, że kiedyś tu zagrasz? No, że chciałem. No to był właśnie mój największy cel, ale tata mi zawsze powtarzał, wiesz, że nie możesz tak, wiesz, że ty nie możesz, mimo wszystko, że tam miałem koszulki, szaliki, że zawsze chciałem iść na Lecha, to właśnie on mi to wpajał, że musisz być piłkarzem, że będziesz trzeba jechać do Lubina, to pojedziesz do Lubina, będziesz grał w Lubinie. Mój tata jakby już był po karierze piłkarskiej, on wiedział, o co w tym wszystkim chodzi i od początku mnie nastawiał do tego, ale fajnie, że udało mi się trafić do Lecha, bo no tak jak mówię, no, spotkałem przyjaciół, skrzypę i tak dalej i oni mnie nauczyli tego właśnie, czym jest Lech i no i bardzo się z tego cieszę, że tak to wszystko wyszło. W tym pierwszym meczu, na którym byłeś przy Bułgarskiej, grał Iwan Dżurdżewicz, który potem chyba był tym, który przyjmował cię poprzez testy do Lecha Poznań. No, mogło tak być. Ja powiem ci, że nie pamiętam właśnie, czy trener grał wtedy, ale grał. Pewnie tak. No. To też jest ciekawa historia. W ogóle takie koneksje tutaj są z Lechem i ze mną, że właśnie tu byłem na pierwszym meczu, bo ten trener kiedy dołączyłem na testy do Lecha, to trenowałem z jego rocznikiem właśnie Juziu. Nie Juziu, chyba jeszcze starszym. Juziu to tam namaszczone złote dziecko. Bielon. Był na pewno na tych treningach i tam kilku chłopaków. Bracia Spychała na pewno byli, tak mi się wydaje. No więc trener Dziurdziewicz mnie jakby testował. Wziął mnie też potem w takim cięższym okresie, jak gdzieś tam się aż tak nie wyróżniałem. To też zabrał mnie ze sobą do rezerw, tak z juniorów, bo widział we mnie potencjał i no do trenera Dżurdżewicza wielkie mam słowa, jakby podziękowania mogę wysłać stąd, bo dużo mnie nauczył i dał mi szansę, nie? A to jest chyba najważniejsze dla zawodnika, żeby trener wierzył w ciebie i żeby dawał szansę. No, tak, takich trenerów chyba się najbardziej pamięta, którzy dają ci szansę i wierzą w ciebie, nie? Miałem fajnych chłopaków, miałem też właśnie wsparcie w postaci Juzia, który z Juziem na początku się tak bardzo nie trzymaliśmy, no bo on tam już miał też swoich kolegów i tak dalej.
Ale już był taki, że miałem ten parasol ochronny, że nic mi się tam krzywda nie działa. No i poznałem właśnie wtedy na początku chłopaków ze swojego rocznika, Modzia, potem doszedł Modziu, Olo Toys, Dawid Kurminowski, Kasper Chudyna teraz w Zagłębiu, więc Miłosz Meczko też potem doszedł, więc takich super chłopaków poznałem. Filip Nawrocki też, który gra teraz w rezerwach, też co się spotykamy, mieszkałem z nim razem w pokoju, więc miałem akurat szczęście, że trafiłem pewnie na takich chłopaków, z którymi złapałem wspólny jakby język i mi ta aklimatyzacja we Wronkach przebiegała jakby bezproblemowo, nigdy tam jakiś nie pamiętam takich przykrych zdarzeń. Dla mnie raczej wszystko to było super, też bym chciał. Ostatnio gadaliśmy, za wszystkie pieniądze byśmy oddali, żeby na tydzień wrócić tam do Wronek, do internatu, żeby trenować, chodzić do tej szkoły, tam się kłócić z tymi nauczycielami. Kto tam będzie grał, to nie będzie generalnie nauczyciele. Teraz opowiem to, fajnie jakbyście to puścili, bo u nas w roczniku każdy rocznik ciężki, wiesz, dorastanie, my byliśmy najgorsi. Ja wiem teraz i przepraszam tych nauczycieli, bo zachowaliśmy się strasznie, ale no młodzi chłopcy, wiesz, 16-15 lat, no to na lekcjach to była po prostu dżungla, nie? Jumanji jedno wielkie i tam była jazda. I nauczyciel, wtedy jakiś większość, jeden z was, może max jeden z was będzie grał w piłkę, jeden z was. A my, wiesz, wtedy jazda, że co, że wiesz, że zazdrościsz, bo to, bo tamto i tak dalej. No i się okazało, że do nas krzyczeli nauczyciele, że jeden z was będzie grał, a tak, masz Moder, ja, Chodyna, Mleczko, to już masz cztery, żebym teraz nie przegapił. Olo Toys, który też gra na poziomie centralnym, to już masz pięć z rocznika. Czekaj, żebym jeszcze kogoś nie pominął. Aaron Stasiak, 6, też gra w Łęcznej, też poziom centralny. Więc jakby, no już 6 pewnie może ktoś jeszcze kogoś pominąłem, ale Marek Mróz, pierwsza liga, myślę zaraz ekstraklasa, super piłkarz. Więc 7, więc nawet ponad tam połowa chłopaków pewnie, która była, grają i utrzymują się z piłki, więc myślę, że się nauczyciele trochę tam, trochę im się nie trafiło z prognozą, ale pozdrawiam, przepraszam za nasze zachowanie. Ale chciałbym powiedzieć, że więcej niż jeden, max jeden, to właśnie więcej niż jeden gra w piłkę i chciałbym pozdrowić właśnie z tego miejsca wszystkich, którzy tam nam zarzucali, że nam się nie uda, bo jesteśmy tacy i tacy, a jednak tam zrobiliśmy swoje. W internacie był moment takiej trochę beczki ze mnie, wiesz, trochę zwały, że tyle pracuję dodatkowo. Potem już to stało naturalne dla nich i wiesz, jak na początku się trochę ze mnie śmiali chłopaki, to potem już po prostu, nie, to pucha, to wiadomo, że on tak robi i tak dalej. No ale ja trafiłem akurat na super trenerów, na trenera Marka Śledzia, który był takim gościem, który wpoił, trener Małecki, który właśnie w ogóle jest jakby uczniem Marka Śledzia, tak bym go nazwał, jego, tam z jego rąk jest trenerem, więc ja trafiłem na super trenerów, którzy mi uświadomili, że jeśli będę ciężko pracował, to naprawdę to jest wszystko możliwe do wykonania. I tak to wyglądało, że oni mnie ukształtowali, no a ja w internacie no ze skrzypą się złapałem, z takim też gościem, który pracą ciężką chciał wszystko to zrobić i naprawdę my trenowaliśmy, wiesz, wstawałem czasami przed piątą nawet, chodziliśmy na boisko. Po szkole ktoś gdzieś szedł na boisko, na siłownię, to w pokoju miałem matę, tam no cały trening, nie? I ze skrzypą uciekanie gdzieś, chowanie się, bo tam aż tyle trenerzy nie pozwalali mu odpowiedzieć za dużo, no ale czas internatu to jeden wielki trening, gdzie tam my mieliśmy po dwa treningi, tak, ale no ale wiesz, skoro widzisz, ja widziałem, że są chłopacy lepsi ode mnie, nie? No to co, ja miałem trenować tyle co oni, no to przecież to jest logiczne, żebym ich nie wyprzedził, żebym im nie dorównał. No to musiałem robić tych treningów więcej, żeby stać się lepszym od nich. Dla mnie to było strasznie proste, nie? Że to jest takie logiczne, a niektórzy w ogóle jakby, nie wiesz, myślą, że to tak nie jest. No. Zobacz, jak codziennie będę nawet, dajmy sobie, że wybiorę, że ktoś sobie wybierze środę na dodatkowy trening i będzie to robił co środę, to w skali roku zobacz, ile to jest. No a jak chcesz zrobić cały tydzień po kilka treningów więcej, to w skali roku zobacz, ile to jest. I to tak wyglądało,
że to miesiąc po miesiącu to się wszystko zmieniało, nie? Gdzieś tam oni też rośli, ale ja rosłem dużo szybciej i przez te treningi jestem teraz w miejscu, w którym jestem, nie? I tak samo Mati, a zobaczycie, że Skrzypa to jest taki gość, że dopóki mu ktoś nogi nie odetnia, myślę, że takiej sytuacji nie będzie, bo jest chroniony szczelnie, to będzie tak pracował, że on w Lechu będzie grał i będzie w Lechu kapitanem, nie? Zobaczycie. Jak byłem w Lechu na początku wieku 17 lat, to trochę byłem tym przytłoczony, wiesz, tymi chłopakami, co grali. To byli, wiesz, jak widziałem w telewizji, i nie było takie łatwe adaptacja tam. Ten debiut w Nieczyszy, no to było fajne, ale to nie wiązało się z tym nic, nie? To jakby zadebiutowałem, no i tak wiedziałem, że zaraz odchodzę na wypoczynek. Nie wiązało się z tym żadna większa historia i ja wiedziałem, że swoją drogę będę musiał przejść, żeby stać się takim prawowitym zawodnikiem Lecha i dopiero na wypożyczeniu jakby chłopaki mi nauczyli jakby tego życia w szatni, że to wszyscy to tak naprawdę są, wszyscy są na równi, że to są koledzy, tego braku takiego respektu przesadnego i tak dalej. I takiej jedności tam mnie nauczyli na wypożyczeniach. Kiedy wróciłem do Lecha, to byłem taki naprawdę gotowy. Miałem też już właśnie kumpli, Józiu, tam młodszych, Marchewa, czy Młodziu wracał. No i dla mnie ten debiut prawdziwy to jest tutaj z Płockiem, nie? Na Bułgarskiej 4-0 wygraliśmy. Wszedłem w 20 minucie, bo tym jak miał kontuzję klubś. No i grałem wtedy do końca. Fajny mecz zagrałem na skrzydle. I to jest taki mój debiut, nie? I to będę tak wspominał najlepiej. Także. Czyli nawet nie ten mecz w Gliwicach w pierwszej kolejce, gdzie no też zagrałem? No nawet zapomniałem, że tam grałem, bo to dla mnie było, dla mnie stary, ja już grałem na mnóstwo stadionach wtedy, nie? Bo grałem w pierwszej lidze, grałem też tam w Ekstraklasie kilka meczów w Sosnowcu, grałem na wielu stadionach w Polsce, ale mi zależało, żeby zagrać na Bułgarskiej w Szekiewicach, nie? I ja tylko to pamiętam, że początek w Lechu to jest, zaczęło się od meczu z Wisłą Płocka wszedłem. No dobra, no to w takim razie, który gol był twoim pierwszym? Ten na Górniku, czy ten z Rakowem? No nie, na Górniku, bo byli nasi, nie? To czułem się trochę, wiesz, to ważne też, wiadomo, bułgarska stadion, ale kibice nasi. Nasi byli na górze po lewej tam i wtedy ta pierwsza bramka i na tą, i mam takie, Jezu, jakie my mamy zdjęcie! To jest w ogóle, jak się z Józiem wskoczyliśmy na tą i z tymi kibolami, no ciary ma mega, no wspaniała w ogóle chwila, super zdjęcia z tego, jak zawsze to oglądam, to no czyste szczęście po prostu i emocje z tym związane, w ogóle ten mecz fajny z tym Górnikiem, tam też kibice żyją, tarda. Kolejny pierwszy raz, można powiedzieć, pierwszy gol na Bułgarskiej z Rakowem, to znowu wyjątkowe wydarzenie, bo wtedy też Modziu pierwszy no, raz trafił. No, ojej, następne, no. O, no, ja strzeliłem na 2-0, pobiegłem do Skrzypy, i potem dostałem zmianę w końcówce i Modziu strzelił i też wtedy wszyscy razem, ja, Modziu, Skrzypa, Józiu, wszyscy szczepieni tam, no takie szczęście, ale jaka to była bramka tego Modzia, no jak, to jest jego najlepsza bramka w Lechu, nikt mi nie powie, bo to jest lewa noga, jak ta piłka leci, to jakbyś się puścił, to jak to mocno kopnął, jak tak można kopać. Modziu, no nie no, wspaniały dzień to był. Wspaniały mecz, potem wspaniały jeszcze wieczór, bo z rodzinami to spędziliśmy, potem jeszcze z chłopakami gdzieś pamiętam wyszliśmy chyba. Także super, naprawdę wspomnienia takie nie do... Zawsze to będzie u mnie w głowie, nie? A jak tak patrzysz na te wszystkie swoje mecze w pierwszym zespole, to jakie takie najlepsze wspomnienia, które byś wskazał jako właśnie najlepsze wspomnienie? No to ten mecz z Górnikiem, Charleroi na wyjeździe, to w ogóle petarda. Cała związana z tym otoczka, wszystko. Jest co dalej tak. Z Legią 2-1 u siebie, zwycięstwo. Dalej z Pogojem 4-0 u siebie, bez kibiców niestety, ale to był dla mnie taki ważny mecz. Też dałem Modziowi asystę wtedy. Głogów. Bo Skrzypie rzuciłem piłkę, Skrzypa strzelił, to jest też dla mnie niesamowita historia, bo my, stary, ze Skrzypą gadaliśmy w internacie, że my
będziemy grali w pierwszym zespole i ja wrzucę, a ty strzelisz. I dopóki tego nie zrobimy, to choćby nam, no serio, to było nasze takie, takie wielkie marzenie. I my to zrobiliśmy w sparingu z Widzewem, od razu jak wróciliśmy, rzuciłem piłkę i Skrzypa strzelił. I od razu kilka tygodni później, trochę też mam takie ciary, w Głogowie, nie? I też byli nasi kibice, więc to są takie momenty, które ja pamiętam bardzo, nie? Cały czas gdzieś tu się przewija Modziu. Wiadomo, że ta, no nie tylko z Modzią oczywiście, ale ta przyjaźń z Modziem też była bardzo duża. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Bo wy jesteście tak charakterologicznie dość różni od siebie, bym powiedział. No ta, no znaczy różni, ale podobni, wiesz, powiem ci, że wiadomo, Modziu jest woda, ja jestem ogień, ale po zderzeniu wychodzi szkarłatna para, stary, jest super, to jest super w ogóle połączenie. No tak, to się zaczęło w internacie, kiedy Modziu przyszedł. Zaczęliśmy, nie pamiętam już jak to było, czy on trenował z nami na początku, czy ja już grałem w zespole starszym, ale zaczęło się od takich błahostki, jak w internacie gdzieś czy, siedzieliśmy i nagle się w pokoju łapaliśmy głośniczek mały, FIFA, pady, nóżka na nóżkę, nie? Rap. Zaczęliśmy słuchać, wymieniać się z poszerzeniami tu, na spacerek do Gamy, jak trzeba było. I do Gamy taki sklep, nie wiem, blaszak taki, no. I wiesz, i zaczęło się właśnie od takiej rzeczy, potem były wyjazdy razem na kadry, razem w pokoju, potem razem w pokoju w A1, w rezerwach. Razem mieszkaliśmy, potem przeszliśmy do pierwszego zespołu, zaczęliśmy razem mieszkać na Babim Morskim pół roku później. I na wypożyczeniu blisko Opole, Katowice. I ta przyjaźń, no jakby z Modziem chyba spędziłem po prostu, ze Skrzypą, z Józiem też mnóstwo czasu i potem razem też mnóstwo, ale z Modziem te takie chwile, właśnie ta wspólne kadry, wiesz, wspólne wypożyczenie. My bardzo podobną ścieżką szliśmy i w tym samym czasie mniej więcej, nie? To też bardzo cementowało. Więc tak, no tak to się zaczęło, nie? Od internatu, od jakiejś fifki luźnej i takich rzeczy. Pamiętam, że jak nagrywaliśmy materiał pożegnalny z Modziem, to przyszedłeś go pożegnać osobiście. Nawet załapałeś się na nagranie, no to pomyślałem, że nie może być bez rewanżu. Modziu nie mógł przyjechać, ale specjalnie od Modzia. No, puszczą. Witam serdecznie wszystkich kibiców, Guten Tag, panie Puchacz. Duży szacunek, bardzo duży szacunek, nawet ogromny szacunek. Wiadomość do kibiców, żebyście w komentarzach oddali mu bardzo dużo szacunku do miłości, bo serio będziecie za nim tutaj tęsknić i ja też będę za nim tęsknił w Lechu i za wspólnymi meczami, za tym wszystkim, co w Poznaniu przeżyliśmy i no i myślę, że to, co napisałeś w swoim poście na Instagramie, że wrócisz, to ja się pod tym jak najbardziej podpisuję i z wielką przyjemnością wrócę jeszcze, żebyśmy razem zagrali w Lechu, bo serio dużo przyszliśmy i naprawdę ta droga była bardzo długa do tego miejsca, w którym się teraz znaleźliśmy. Ja jestem w Anglii, ty sobie wjeżdżasz do Bundesligi, także no cóż, będziemy sobie grali. Więc mówię, no, ogromny szacun, chłopie, bardzo duży szacunek. No i co? Widzimy się na Euro 2021. Pozdrawiam. Fajny filmik, jaki kochany Modziu, jaki kochany Modziu. No, tak jak mówi Modziu, no długa ta droga, żeby wiesz, się znaleźć tu, przez akademię, poprzez wypożyczenia, to naprawdę było tak, wiesz, to dla nas tyle znaczyło, że my naprawdę chcemy tu wszyscy wrócić i zdobyć trofea i my to zrobimy, nie? Więc tak jak Modziu tu się podpisał pod tym, i tak jak opowiada, no wiesz, kiedyś to, wiesz, na Babi Mojskiej jeszcze dopiero dołączyliśmy do Lecha, my gadaliśmy sobie, no kiedyś zobaczysz, będziemy grali, nie? Będziemy grali w Premier League, będziemy grali w najlepszych ligach, będziemy grali na kadrze. Mieliśmy takie marzenia, snuliśmy takie plany, to się teraz wszystko dzieje. No i wspaniałe to jest, nie? Do nas to, jak gadamy czasem, to takie to jest jeszcze, wiesz,
No, jakby sen, nie? Sus w ogóle niesamowite, ale fajnego młodzia mamy, pożegnał mnie fajnie. Duży szacunek, tak jak on mówi, to ja mam do niego też. No tak jak napisałem, nie, bo ja tam się zdobyłem na taką pożegnalną wiadomość, dla mnie Lech to jest, wiesz, coś więcej niż klub. Przez tą drogę, którą przeszedłem od akademii po pierwszy zespół, przez ludzi, których poznałem związanych z Lechem, to po prostu ten klub stał się moją miłością i ten czas, który spędziłem tu z przyjaciółmi, wiesz, nawet spoza boiska, typowo z przyjaciółmi, no był wspaniały, to był najlepszy czas mojego życia i minął mi po prostu tak. Wiesz, zdobyłem tu wicemistrzostwo, graliśmy w Lidze Europy. To jest jakby no niesamowite dla mnie i zawsze będzie dla mnie niesamowite. I mam nadzieję, że to będzie zawsze takie wspomnienie numer jeden, tak jak jest teraz, że nawet jeśli strzelam, bym grał w najlepszych klubach świata, grałbym w Lidze Mistrzów i tak dalej, to ten Lech będzie zawsze w moim sercu i te wspomnienia będą takie najpiękniejsze, te pierwsze i najwspanialsze.